Rozmowa poranka. Na razie wracam ja, Stanisław Janecki. Nie mogę sobie odmówić pochwalenia Rafaela. Nadala oglądałem ten epicki mecz. To po prostu coś wspaniałego, jak ten facet gra w tym wieku. Ale przechodzimy do rzeczy. Pan Mieczysław Kasprzak jest gościem polskiego radia, poseł koalicji polskiej, polskiego stronnictwa ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Podczas niedawnej konwencji, czyli 2 lipca w Radomiu, pan Donald Tusk przedstawił taką... Wersję polityki, w której właściwie wszystko jest dozwolone, że jak nie wygramy, to sobie ulice zorganizujemy, nie będziemy ustawowo na przykład usuwać, a chcemy prezesa Narodowego Banku Polskiego, to go wyprowadzimy, jak mówi pan Donald Tusk. Polskie Stronnictwo Ludowe, raczej znane z tego, że jest stronnictwem umiarkowanym politycznie, jak zareagowało. Na taką radykalizację i to z ust ewentualnego koalicjanta, koalicjanta jeśli by do tej wielkiej koalicji doszło, do czego jeszcze wrócimy. Koalicje mogą być różne. Pan redaktor tutaj słusznie zauważył, że to nie jest sprawa red, red, radykalizacji w polityce, bo tego już mamy dość. Natomiast ważne są rozwiązania programowe. Jak zabezpieczyć po wyborach, jak ma wyglądać Polska, co zaoferujemy Polakom. I to jest w tej chwili najważniejsze. Trzeba dyskutować o, o programach, bo, bo drożyzna, którą dzisiaj mamy, ceny energii. I Polskie Stronnictwo Ludowe również przedstawiło w sobotę swój program. My będziemy w najbliższą sobotę w regionach przedstawiać ten program. To jest przede wszystkim obniżka ceny energii elektrycznej. Mamy kilka projektów już zgłoszonych, jak chociażby energia odnawialna, odblokowanie wiatraków, bo tutaj rząd nie może sobie poradzić. Od roku trwa dyskusja. Od 2016 roku zablokowane są wiatraki na lądzie, a energia poprzez to mogłaby być tańsza podobnie jest No już są rozwiązania żeby zwiększyć do tysiąca metrów to miało miało być 500 miało być 500 jeszcze do niedawna w tej chwili 1000 nie ma nie ma jednolitego pomysłu w rządzie i to jest blokowane miał być ten projekt już na tym posiedzeniu sejmu nie ma go więc nie wiadomo kiedy będzie bo od roku ta dyskusja projekt ten projekt jest od roku rolnictwo czyli cena żywności problem jest ogromny w tej chwili, bo napływa do nas ze wschodu y, tanie zboże z Ukrainy. Mamy pomagać Ukraińcom, ale nie w ten sposób, że przyjmiemy 20 milionów ton zboża w Polsce. No, ale ono ma być w tranzycie tylko. No, panie, tylko, że ono trafia do polskich magazynów. Widoczne to jest na wschodzie. Ja akurat pochodzę z rejonu przygranicznego z Podkarpacia. To zboże w dużej mierze zostaje w naszych magazynach. Podkarpacie lubelszczyzny. Czy ono zostaje, żeby trafić na polski rynek czy żeby trafia, to na, polski, na, trafia na polski rynek co uwidacznia A co się A to miało nie być w w ogóle właśnie właśnie miało nie być go w Polsce w czym jest rzecz? Oczywiście dobrze żeby w Polsce nie brakowało zboża Polska jest krajem samowystarczalnym jeżeli chodzi o zboże natomiast to wpływa na obniżkę cen dla rolników Można by powiedzieć no dobrze niech cena zboża się obniży będzie tańszy chleb tylko że rolnicy zapłacili za środki do produkcji za nawozy czterokrotnie więcej, a w tej chwili mają już w niektórych regionach o połowę niż... A wedle pana wiedzy, czym to jest spowodowane? Oszustwami? Czy, to jest, czy przekwalifikowaniem tego zboża na polskie? Tak, to jest spowodowane tym, że mamy nie nieprzygotowaną ochrony polskiego rynku przy, przeciwko, przeciwko na napływające duże ilości zboża, bo Ukrainie trzeba pomagać, światu trzeba pomagać. My proponujemy korytarze, korytarze przesyłowe, żeby to zboże, które wiedzie, czy w Medycy, czy w Dorochusku, żeby, żeby się nie rozpływało, tylko płacisz kaucję, przewoźnik płaci kaucję, określoną kaucję, zaproponowaliśmy to i jeżeli zboże dotrze do, do, do określonego celu, wtedy odzyskujesz tą kaucję. Ta kaucja powinna być dość pokaźna, żeby nie było ryzyka, żeby się nie opłacało, żeby się nie opłacało nikomu i to jest mhm. jeden z problemów. Drugi problem to jest susza, w tej chwili. No jest, jest dramat. Wprawdzie się chłodziło troszkę, ale opadów jak nie było, takie jednodniowe opady to nie mają znaczenia. Zboże już dojrzewa, nowe zboże tegoroczne zboże. Susza jest ogromna, wysychają trawy, wysychają, wysychają... No bo żniwa to raczej pod koniec lipca się zaczynają, z czy żniża, Żniwa już się rozpoczęły. Ale niektórych... to z konieczności właśnie, bo tak, na południe tak, to, to, to trochę wszystko wcześniej usycha. było. No mamy, mamy klimat już w tej chwili praktycznie pustynny, Słuchaj, komunikatów, widać, że w dalszym ciągu będą upały. To jest obniżka plonów o 20, o 30, a niektórzy nawet mówią, że o 50%. To jest dramat dla, dla rolników i także dla, dla konsumentów, bo to głównie później na, na końcu tego łańcucha są konsumenci. Więc my przedstawiamy. Program, program jak pomóc Polsce, jak obniżyć inflację. No Tutaj... właśnie z tą inflacją, bo pani Izabela Leszczyna, pan Donald Tusk mówili, że już mają ten gotowy problem, program, ale nic nie zostało powiedziane oprócz yy, obligacji yy, antyinflacyjnych. Pani Leszczyna wręcz powiedziała, że trzeba umocnić praworządność i zakorzenić bardziej Polskę w Unii Europejskiej. A jakie są praktyczne rozwiązania? Yy, obligacje tak. My też yy, proponujemy obligacje oprocentowane w granicach 15% te obligacje spowodowałyby to, że ci, którzy posiadają więcej środków finansowych, wolnych środków finansowych, mogliby nabyć obligacje skarbu państwa mając gwarancję, że uzyskają za to 15% po określonym okresie finansowania tych obligacji. To by dało państwu możliwość finansowania inwestycji rozwoju gospodarczego, nieprodukowanie pustych pieniędzy, a więc inflacja byłaby niższa, konkretny pieniądz by był. Natomiast no, Polacy by to sfinansowali, mając za to konkretne porzyści, korzyści, bo tak ci, którzy mają oszczędności w tej chwili tracą, nie wiedzą co z tego tym... Ale Tak wysoko oprocentowane obligacje nie byłyby konkurencyjne, bo na rynkach zagranicznych polskie obligacje, no to najwyżej 8% jest oprocentowanie. Tak, dlatego, że... to, to by się opłacało państwu, taki tutaj... interes na rynku wewnętrznym. Tutaj tak upłacałoby się to, dlatego, że dlaczego słabo oprocentowane są na rynkach zagranicznych? Dlatego, że y, polska gospodarka ma słabą koniunkturę, słaba, niska wartość złotówki jest w tej chwili. Ona się w dalszym ciągu pogarsza, bo złotówka traci, złotówka traci, y, i to powoduje to, że nie ma nabywców. Y, na polskie obligacje a, albo są tanie, tak jak pan redaktor mówi, na rynkach międzynarodowych. A tutaj Polacy, widząc interes polski, bo to by był interes polski, polskich obywateli, no, musi ktoś zarobić, żeby zainwestować swoje pieniądze w rozwój kraju, to, to też każdy by chciał zarobić. Więc, żeby, żeby nie tracić, żeby wspierać polską gospodarkę, obligacje wypuszczamy. Podatek belki również. To by posłużyło. Tym, którzy mają. Żeby go zlikwidować. Żeby tak? go zlikwidować. Żeby no bo go z... tyle lat, i on nie jest zlikwidowany. Nie jest zlikwidowany, miał być chwilowo wprowadzony. Ci, którzy mają niskie oszczędności, ale coś tam uciłali sobie na czarną godzinę na starość parę złotych, parę tysięcy, nie musieliby dodatkowego haraczu płacić. To może byłoby w dużej mierze symboliczne, ale pokazywałoby tutaj wolę przejścia na, na wspieranie finansów publicznych i takich kilka propozycji mamy które po przejęciu władzy po, po wyborach, po wyborach, my nie mówimy tutaj o koalicjach w tej chwili, mówimy o programie, co zaoferować Polakom, aby mieli możliwość wyboru. Bo... A taka recepta, panie pośle, jak y, prezentuje ją y, profesor Marek Belka, były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego, który mówi, że y, to wszystko, co politycy mówią, to jest oszukiwanie, ponieważ trzeba ludziom zmniejszyć dochody, bo inaczej Inflacja nie spadnie. Oprócz tego, że trzeba ograniczyć te świadczenia socjalne, to zwyczajnie wszyscy muszą poczuć, że mają mniej pieniędzy, bo inaczej szaleństwo zakupowe się nie skończy. Ludzie już odczuli, że mają mniej pieniędzy, bo za te pieniądze, które dostają w tej chwili, mogą mniej, i mniej kupić. I to, jest, I to jest problem. Oczywiście świadczenia socjalne są i one muszą pozostać, bo trudno sobie dzisiaj wyobrazić to, że obetniemy 5% plus czy inne świadczenia e, rodzinne, natomiast trzeba pełną koordynację wprowadzić. I od tego są ekonomiści, finansiści, aby e, tutaj nie było rozjazdu takiego, że pompujemy pieniądze z jednej strony, a z drugiej strony e, podnosimy oprocentowanie, e, 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 podnosimy e, stopy procentowe. Stopy procentowe, banku centrum, tak, stopy procentowe, bo dzisiaj też ma być komunikat, tak. Dzisiaj jest Rada Polityki Dzisiaj Rada Pieniężnej, polityki pieniężnej i, i, i będziemy mieć z tym do czynienia, bo to jest taka kwadratura koła, to się samo nakręca. Więc tutaj musi być koordynacja. Nie ma tej koordynacji. Narodowy Bank Polski powinien działać niezależnie. Nie może patrzeć na to, co robi rząd, tylko jego rolą jest stabilizacja pieniądza i tym powinien się zająć Narodowy Bank Polski, bo takie obietnice, rzeczywiście obietnice, no to jest w czasach kryzysu bardzo niebezpieczne bo za tymi obietnicami tak jak pis mówi muszą iść realne, realne decyzje natomiast te decyzje nie służą gospodarce bo tracą wszyscy tracą przedsiębiorcy rolnicy a przede wszystkim konsumenci pracownik pracownik dostaje dzisiaj przy 16 prawie procentach procentowej inflacji Zabiera mu się dwukrotne pobory. Nie ma płacone za 12 miesięcy, tylko za 10 miesięcy. To jest prosty, prosty rachunek. Więc może to nie trafia do wyobraźni wielu osób, bo cieszą się, że dostał 13 emeryturę, 14 emeryturę, ale ona nie odzwierciedla tego, nie oddaje tego, co zabrane jest przez inflację. I tu jest cała rzecz. Jeżeli to będziemy w dłuższym czasie przeciągać, to, to jest to bardzo niebezpieczne. Kolejna rzecz, którą proponujemy, to jest sprawa cen energii i zabezpieczenia energii na zimę. W tej chwili no, w takim rozkroku, rozkroku wszyscy stoją, nie wiedzą co będzie. PiS też nie podejmuje decyzji dopłaty do węgla, ale ta ustawa, która została wprowadzona, ona jest nierealna, mają być dopłaty do węgla. Jeżeli... 996 zł tak? No, 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 na... no 1000 na okrągło, tysiąc złotych na okrągło plus minut. A dlaczego nierealna? Realna, dlatego, że po pierwsze, że mamy konsumentów gospodarstw domowych około 4 milionów, które wymagają wsparcia, oczekują na wsparcie, natomiast tych środków starczy na 800 tysięcy złotych. Po drugie, firmy, które mają się tym zajmować, mają dostawać zwrot, zwrot różnice w cenie zakupu i cenie sprzedaży dopiero praktycznie za pół roku. Więc pytanie, kto zainwestuje, jakie, jakie przedsiębiorstwo? Jaka firma zainwestuje w czasie kryzysu, żeby dopiero za pół roku odzyskiwać swoje środki finansowe. Więc dużo rzeczy jest ad hoc robionych w Sejmie, i to nie oddaje oczekiwań i potrzeb, przede wszystkim potrzeb naszej gospodarki. Długofalowych skutków może nie mieć. Hmm. Musimy na tym skończyć. Pan Mieczysław Kasprzak, poseł Koalicji Polskiej z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.